Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na 5 minut inwestycji, a pomówimy sobie o zagrożeniach na rynku i możliwościach rozwiązania. Zapraszam! Przepraszam, że nie jestem w moim kamperowym studiu, ale jestem na wyjeździe, dlatego nagrywam, bo sprawa może być istotna. Mianowicie, chciałbym, żebyście sobie uświadomili jedną bardzo ważną rzecz. Może się coś wydarzyć i trzeba mieć to na uwadze. Dlatego, że jak zaczyna być taki optymizm, jak jest aktualnie w świecie krypto, w świecie S&P, w Nasdaqu, gdzie bijemy rekordy, gdzie są nowe ATH, zazwyczaj powinno się coś wypierdzielić. Zwłaszcza jeżeli na rynku pojawia się bardzo duża chciwość, a zarówno, zobaczcie teraz na monitor, zarówno na S&P jest Extreme Fear na poziomie 78 punktów, na Bitcoinie też widzimy 72 punkty, więc to jest chciwość. Jeszcze niedawno na Bitcoinie była ekstremalna chciwość. W zeszłym tygodniu było 75 punktów. I słuchajcie, no na S&P też nie jest dobrze w mojej opinii. Bardzo wielu ludzi twierdzi, że na S&P nie powinno się nic wydarzyć, dlatego że to jest rok wyborczy. Uważam, że ma prawo się coś wydarzyć, dlatego że politycy politykami, a rynek rynkiem. Pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie w tym nagraniu, to jest moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna, dlatego że ja tylko chcę Wam pokazać, co się może wydarzyć, żeby Was uspokoić i żebyście się nie przejmowali, jeśli coś takiego się wydarzy. Weźmy pod uwagę sobie również, gdzie są smart money. To jest Bitcoin. Raport COT. W raporcie COT ważne jest dla mnie, kto jakie pieniądze ma w longach, a jakie w shortach. I tutaj smart money, na którym ja się najbardziej polegam, aktualnie mają 26% na shorty, a 73% na longi. Ale pojedynczy inwestorzy już mają ponad połowę w shortach i mali inwestorzy mają 32% w shortach. Moim zdaniem Bitcoinowi się nic nie stanie, a nawet jeśli pierdyknie Nasdaq albo S&P albo cały rynek tradycyjny amerykański, to Bitcoin oczywiście tąpnie, ale powinien bardzo szybko się podnieść. Weźmy natomiast pod uwagę raport COT dla S&P. S&P, zauważcie, że już ma prawie pół na pół. 52% na longa i 48% na shorta. Pojedynczy inwestorzy, ale giełdowi, to jest słuchajcie 35% na longa, a resztę na shorta, dlatego że już dawno się mówi, że niestety maklerzy wychodzą z S&P, bo się boją, że pierdyknie. No i mali gracze mają bardziej longa, a zazwyczaj powinno to działać tak, że tak jak grają mali gracze, to commercial gra smart money odwrotnie i raczej powinno się dzieć tak, jak smart money mówi. Jeżeli chodzi o Nasdaqa, to już jest w ogóle nieciekawe, dlatego że prawie wszyscy są po w miarę połowie oprócz smart money, która już ma 45% w shorcie. Natomiast pojedynczy inwestorzy mają 58%, maklerzy mają po 58% w longu i mali inwestorzy mają 54% w longu. W mojej opinii z Nasdaqiem może się coś stać, zwłaszcza, że ostatnio bardzo wariuje. Drugi temat to jest dolar. Jest znowu poniżej 4 zł. Moim zdaniem dolar poniżej 4 zł jest po prostu dobrą opcją. Oczywiście możliwe, że go jeszcze będziecie w stanie kupić taniej i wtedy po prostu najwyżej uśredniajcie i dokupujcie. Owszem, jeżeli chodzi o złoto, a do tego dzisiejszy odcinek miał głównie przeze mnie nawiązywać, to w mojej opinii warto się zainteresować aktualnie złotem. Zauważmy, to jest wykres 20-letni. Zauważmy, że jesteśmy niemal na ATH, ale wydaje mi się, że tu nie powinno być spadku, dlatego że stan gospodarki jest stosunkowo nieciekawy i w mojej opinii nie będzie doszło w dół, ewentualnie będzie jakiś trend boczny. Moglibyśmy się tu chwilę wstrzymywać, natomiast może się okazać, że nie bez powodu jest aktualnie dość wysoka cena powyżej 2000 dolarów, dlatego że coś się szykuje. I jeżeli będziemy ten okręt łapać, jak już coś się wysypie, to kupimy to złoto, tą uncję dużo, dużo drożej. Ostatni raz mieliśmy tanie złoto w lipcu bodajże 2022 i wtedy wydaje mi się, że trzeba było go kupować. Jeżeli się spóźniliśmy, to możemy czekać na lepszą okazję, ale jeżeli by miało się wysypać, to S&P to będzie problem. Czy złoto teraz warto kupić? Złoto warto kupić zawsze, ale jeżeli by miał pierdyknąć rynek, to może się okazać, że warto. Zwróćcie jeszcze tylko uwagę na tę jedną rzecz, że mimo że nasze złoto aktualnie jest stosunkowo drogie, patrząc na wykres długoterminowy, to weźmy pod uwagę, że jeżeli byśmy sprawdzili ten niebieski wykres, a on jest uzależniony od inflacji, to byśmy zobaczyli, że tak naprawdę już tak drogo nie jest. Mianowicie ta cena już wtedy byłaby bliżej 1500 dolarów, biorąc pod uwagę
inflację i to już się wydaje bardzo korzystną ceną jak dla złota. Zauważmy, że srebro jest praktycznie w jednym pułapie cenowym. W jednym pułapie cenowym od praktycznie 2013 roku. Owszem, tutaj był po 17 dolarów, po 15. Tutaj teraz już długo się utrzymuje w przedziale takim 20, 23, 27 nawet było. To też jest wykres 20-letni. Natomiast aktualna cena 23 dolary, 22 dolary, myślę, że jest ceną dobrą. Jakbyście kupowali złoto czy srebro, no to weźcie pod uwagę, że srebro jest cięższe, zajmuje objętościowo więcej miejsca, ale z drugiej strony nie opłaca się go podrabiać za bardzo i stosunkowo łatwo powinno być zbywalne. Ja Wam chciałem jeszcze pokazać taki wykresik gold to silver ratio, czyli zależność między złotem a srebrem. Jeżeli kupujecie złoto lub srebro, albo chcecie po prostu zainwestować w metale szlachetne, to warto zawsze sobie na ten wykres zerknąć. Ten wykres, powiedzmy, się waha od około 40 do powiedzmy około 100 i nie daje, nie patrzę po prostu na te marginalne tutaj wskaźniki, czyli jak tutaj było tam około 30, to na to powiedzmy nie patrzmy. Obetnijmy te skrajne wierzchołki, mniej więcej tu się coś załamało, powiedzmy, że 40 jest osiągalne i tutaj się coś mniej więcej załamywało, no to powiedzmy, że taka stówka to też jest górna granica i taką przyjmijmy. I wtedy, jeżeli jesteśmy tu na dole, to warto kupić złoto, dlatego że wtedy za 40 uncji srebra dostaniemy uncję złota. A tutaj na górze musimy dać 100 uncji srebra, żeby dostać uncję złota. Dlatego zawsze warto patrzeć i ewentualnie, jakbyśmy mieli chęć, zamieniać, jeżeli by się na przestrzeni przyszłych lat wydarzyła jakaś taka marginalna wartość tutaj w tym wykresie. Aktualnie mamy poziom 85 bodajże, 89 nawet. No i słuchajcie, to nie jest dobry czas dla żadnej z walut, dlatego ja bym chyba to trochę zdywersyfikował pomiędzy złoto i srebro, natomiast no mimo wszystko 89 jest bliżej 100 niż 40, dlatego mimo wszystko chyba chwilowo kupowałbym srebro. Czy to nie zacznie gdzieś iść w kosmos? Nie sądzę. Jeżeli się obawiacie, że S&P pierdyknie, a wy macie tam położone pieniądze, to nie wiem, czy bym nie wyszedł chwilowo do srebra lub złota, chociażby papierowego, na wszelki wypadek. Znaczy ja osobiście i tak siedzę w Bitcoinie, ale może to być zły czas na alty i ja ostatnio kupiłem sobie alty jako los na loterię, ale ja was nie namawiam do tego, żebyście to robili, bo moim zdaniem to jest zła decyzja. Tak samo no, może być w ogóle niekorzystnie mieć teraz nic innego niż powiedzmy Bitcoin i Ethereum. Jeżeli siedzicie w krypto i pierdyknie S&P, wyjdźcie jak najszybciej z altów, chodźcie w Bitcoina i Ethereum, najlepiej 80 do 20, ręce pod tyłek, siedzimy, czekamy. Hossa, wszystko wskazuje na to, że będzie i że powinno być dobrze, ale niestety też wiele rzeczy wskazuje na to, że rynek tradycyjny w Stanach może się załamać. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że Wam się to przyda. Do następnego odcinka. Cześć!